Teraz katastroficzna wizja naszych emerytur i poważne ostrzeżenie przed krachem ZUS-owskich finansów. To nie straszenie, ale poważne zagrożenie, mówią analitycy z samego Zakładu Ubezpieczeń. Coraz mniejsza liczba pracujących Polaków i coraz większa grupa emerytów. Ten rozjazd wpływów i wydatków może się okazać bardzo kosztowny już w przyszłym roku. Jak się ratować? Paweł Puska. Przede wszystkim szybko. Trzeba zareagować, bo jak wynika z przygotowanej przez ZUS najbardziej optymistycznej prognozy, w przyszłym roku zabraknie prawie 66 miliardów złotych. 5 lat później 61. W wersji pesymistycznej ta dziura to prawie 79 w przyszłym i 93 miliardy w 2015 roku. Żaden budżet nie będzie w stanie tak dużej dziury finansować. W związku z tym sygnał dla polityków jest taki, jak dzisiaj nie zaczniemy podwyższać nawet powoli wieku emerytalnego, no to za kilka lat ta dziura po prostu zniesie polityków z krzesła. Bo to głównie oni zafundowali Polakom kłopoty, przez lata kupując głosy wyborcze, na przykład za pomocą przywilejów emerytalnych. Przywileje emerytalne kosztują nas rocznie ponad 30 miliardów złotych. To więcej niż w postaci podatku dochodowego wpłacają wszystkie polskie firmy. Nie bez znaczenia jest też to, że została obniżona składka rentowa, choć rencistów w jakiś dramatyczny sposób nie ubyło. Szacujemy, że decyzja o obniżeniu składki rentowej spowodowała taki skutek finansowy, że teraz w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brakuje z tego tytułu około 20 miliardów złotych rocznie. Na dodatek mamy kryzys, płace i składki nie rosną tak, jakbyśmy chcieli, no i jest jeszcze coś. Nie tylko ekonomiści są zgodni, że problem ZUS-u to tylko odbicie problemu całego społeczeństwa, problemu demograficznego. Gdy dzieci, które my spłodziliśmy w stanie wojennym, nie spłodzą więcej dzieci niż my to zrobiliśmy, to jak nasze dzieci będą na emeryturach, to będą w strasznej sytuacji. Nie tylko nasze dzieci. Według prognozy ZUS-u w przyszłym roku pracować może 24,5 miliona Polaków. 5 lat później 800 tysięcy osób mniej. Emerytów i rencistów w przyszłym roku będzie 6 milionów 600 tysięcy, a za 5 lat grubo ponad 7 milionów. Tu szybko nic się nie zmieni. Szybciej można zmienić system emerytalny. Wicepremier nieustannie lansuje swoją propozycję, wykazując, że gdy wydatki na ZUS rosną, to na KRUS spadają. I w tym kontekście trzeba brać pod uwagę, że być może jest moment i czas, żeby się zastanowić nad rozwiązaniem, które by polegało na wprowadzeniu prostego, ryczałtowego systemu składkowego, który by dawał emeryturę obywatelską na podstawowym poziomie. O więcej każdy musiałby się troszczyć sam. Można też nie robić nic i liczyć, że system się nie zawali. Nawet jeśli to według prognoz za kilkadziesiąt lat, odchodząc na emeryturę będziemy dostawać 1/4 zarobku. I oby aż tyle. Paweł Puska, Fakty.